Cześć, z tej strony Weronika Sachar z Beriopole. Witam Was już na kolejnym, piątym wspólnym treningu i zgodnie z zapowiedziami, jeżeli oglądacie i śledzicie mój Instagram i moje Instastory, to wiecie, co dzisiaj nas czeka. Czeka nas Invictus Split. Jest to figura poziom średnio zaawansowany 2, 3, 4 i wyżej do zaawansowanego, ponieważ wymaga od nas nie tylko siły, nie tylko rozciągnięcia nóg, no bo to w końcu split, ale także dobrego skrętu tłowia i rozciągnięcia barków. Także wszystko w jednym, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam ze mną do drążka. Łokieć, kark grip,
piersiowy. Przekładam rękę. Wchodzę pod kolano. W tym momencie staram się również mocno pchać łokieć w tył ręki górnej i otwierać swoją klatkę w przód. Pierwsze, co będę robiła na rurce, to prostowała nogę z tyłu. Ale do tego zaraz dojdziemy. Ok? Wejdę teraz kawałek na rurkę, żeby Wam pokazać, co dzieje się z tą nogą, która nam została. W momencie, kiedy jestem na rurce, tą drugą nóżkę podpieram sobie stopą o rurę. Mogę dokleić jeszcze kolano, żeby czuć się stabilnie. Łokieć, calf grip, przekładam się do przodu. I teraz po przechwyceniu przede wszystkim odciągam nogę w tył, żeby zrobić sobie kontrę dla nogi w przód, która ta kontra tą nogę dociśnie. Noga górna nie zjedzie Wam, jeżeli nogę tylną mocno napniemy pośladek, odciągniemy w tył, a jednocześnie będziemy pracować barkami i zobaczcie, przy otwarciu barku mój drugi bark tej ręki wewnętrznej mocno wychodzi w przód i zaczyna wyciskać moje kolano. No i to jest klucz do sukcesu, żeby nie zjechać inwiktusie. Jeszcze raz. Chodzę na dół. Zaginam łokieć. Calf grip. Przekładam rękę. I ląduję nisko. W momencie, kiedy kolano będzie za nisko, będzie na wysokości biodra lub troszkę powyżej, w momencie przełożenia ręki, ja nie jestem w stanie przełożyć kolana nad mój bark. Kolana jest za nisko, blokuje dostęp do drążka poprzez udo. Tak? Pamiętajcie o tym, żeby kolano było w miarę możliwości wysoko. Invictus Split nie jest łatwą figurą. Prawdopodobnie będziecie musieli troszeczkę nad nią popracować, troszkę się z tą figurą, z tą pozycją posiłować. Ale jeżeli będziecie pamiętać o kilku punktach, to na pewno Wam wyjdzie. Przede wszystkim pierwszy punkt to dobre trzymanie pod kolanem, czyli mocno zakleszczone kolano na drążku i cofnięte biodra. Drugi punkt to jest łokieć tuż nad kolanem. Nie dawajcie go za wysoko, bo w tym momencie domykamy klatkę do drążka i nie będziemy w stanie dalej się poprzekładać. Trzeci punkt, calf grip. I łokieć w górę. Łokieć w górę, niezwykły chwyt, pomimo że wydaje się łatwiejszy i bezpieczniejszy, to jednak domknie nam klatkę piersiową i nie będziemy mieć możliwości otwarcia swoich barków, także calf grip, wszystkie paluchy razem, otwarty łokieć w górę. Przełożenie się przez okienko i kontra nogą. Czyli pierwsze co, to zdejmuję nogę dolną z rury, ściskam bardzo mocno mięśnie pośrodkowe i tak jak palecnica staram się wyciągnąć mocno nogę w górę. Invictus, bardzo fajna figura. Mam nadzieję, że też ją polubicie. Mnie osobiście zajęło trochę czasu, a już ją troszeczkę szlifuję, żeby wyglądała tak jak wygląda, chociaż wiem, że może wyglądać lepiej. Nie poddawajcie się i dajcie znać, jak Wam poszło. Pamiętajcie również, że jestem dostępna tu w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych. Piszcie, czego byście chcieli się dowiedzieć i do zobaczenia w kolejnym tutorialu. Cześć!